Witam, czy ja dodzwoniłem się do pana Krzysztofa Kononowicza? Nie. Panie Krzysztofie, major dzisiaj nagrał odcinek o 5 rano, że idzie zapłacić za internet. Czy pan idzie z nim, czy idzie on zrobić to sam? Chyba trzeba nie wieść jego. To czyli idzie znowu się naćpać rozpuszczalnika do lasu, tak? Na to wychodzi? I jego przysięga nic nie znaczy? Ja pojadę z nim. A, pan z nim jedzie. To jak pan z nim jedzie, to dobrze. Ale jak pójdzie sam, to pójdzie się naćpać, ja panu mówię. Ja powiedziałem dla was i mówię, że kości mnie garło boli, to mówienie, to przemówianie, a wy tylko w jeden duch umiecie, w jeden sposób tą kaszę gotować, tylko samą kaszę gotujecie, ani przyprawami i tak dalej, że mówicie, że prawdę i tak dalej. Sama wiecie, co wyrabia i tak dalej. Ja nie muszę... Ja nie muszę mówić i tak dalej, bo... Pan go da do telefonu, pan powie, że miło z nim będę rozmawiał. W porządku, major, pan powie. Pan go da do telefonu. Proszę? Da pan go do telefonu, majora. A co major, w porządku, tak? Nie, ja mu powiem już swoje, tylko tak mu pan ma powiedzieć, że jest w porządku, żeby odebrał ten telefon. Bo on te 2000 panu musi dać. Czy on będzie chciał porozmawiać? No to pan powie, że będę normalnie z nim rozmawiał. Żadnych przykrości mu nie powiem. Nie chcę. Wy zgłaszacie mnie, on nie chce i tak wojnę nie. No to pan się go zapyta, czy jak pójdzie do lasu, to da panu 2000.